Są dwa sposoby, na jakie przedsiębiorstwo może zebrać kapitał na działalność. Może to zrobić pożyczając pieniądze, czyli zaciągając dług, albo sprzedając udziały w firmie, umożliwiając w ten sposób, w gruncie rzeczy, by stali się współwłaścicielami przedsiębiorstwa. I te dwie formy pozyskania środków często wiążą się z emisją papierów wartościowych. A papiery wartościowe to dokumenty, które odzwierciedlają pewne prawa majątkowe. I wiążą się one najczęściej z jakąś wartością ekonomiczną. I zaraz przyjrzymy się, co to za wartość jest. W przypadku długu, papierami wartościowymi, o których mówimy, są obligacje. A w przypadku udziałów najczęściej są to akcje. I dzisiaj przyjrzymy się bliżej obligacjom. Spróbujmy to zrobić na przykładzie. Narysujmy bilans jakiejś wymyślonej firmy. Bilans jest to element sprawozdania finansowego, czyli dokumentu, który dane przedsiębiorstwo publikuje, żeby pokazać, w jakim stanie są jego finanse. I bilans składa się z dwóch elementów, z dwóch podstawowych elementów. Składa się z aktywów. I załóżmy, że aktywa naszej spółki wynoszą 10 milionów złotych. Druga część bilansu to pasywa. I z kolei pasywa znowu możemy podzielić na dwa elementy, dwa podstawowe elementy. Jeden element to kapitał własny, a drugi element to zobowiązania, nazwijmy żółte. Zobowiązania. Załóżmy, że nasze zobowiązania wynoszą 6 milionów złotych. A więc kapitał własny, który przekłada się na udziały, to różnica między aktywami a zobowiązaniami, czyli 4 miliony złotych. Narysujmy na zielono. 4 miliony. Należy na to spojrzeć w ten sposób, że aktywa są finansowane z pasywów, czyli inaczej mówiąc, nasze nieruchomości, nasze samochody trzeba sfinansować albo zaciągając pożyczkę, no, albo składając się, właściciele składają się na zakup odpowiednich aktywów. W związku z czym pasywa muszą być równe aktywom i możemy to w zasadzie zapisać, bo to warto zapamiętać. Aktywa są równe pasywom. Jeżeli powiedzieliśmy, że kapitał własny to część, która jest reprezentowana przez akcje, no to wówczas właściciele mają prawo do tej części aktywów, która jest proporcjonalna do ilości akcji, które posiadają. Czyli jeżeli na jedną akcję, załóżmy, że nasza spółka wyemitowała 10 milionów akcji, to w naszym przypadku na jedną akcję przypada wartość aktywów w wysokości 40 groszy. Tak? Czyli inaczej mówiąc, jeżeli sobie podzielimy 4 miliony kapitału własnego przez 10 milionów akcji, wychodzi nam 0,4 zł. Ta część to akcje. Oczywiście kapitał własny nie musi być uzbierany tylko przez sprzedaż akcji. Inna forma udziałów to zazwyczaj wpłata gotówki i wpisanie danej osoby jako współwłaściciela w umowie spółki, czy też w KRS jako wspólnika. Tak czy siak sprowadza się to do sprzedaży udziałów, czyli ta część dotycząca kapitału własnego sprowadza się do sprzedaży udziałów i wymieniamy w tym wariancie gotówkę w zamian za prawo własności. W przypadku zobowiązań jest nieco inaczej, bo mamy do czynienia, czy możemy mieć do czynienia z kilkoma mniej bądź bardziej równoważnymi metodami zbierania funduszy. I na przykład jedną z metod jest zwykła pożyczka bankowa, która jest chyba znana każdemu. I w tym momencie prezes danej firmy idzie do banku i mówi: hej, potrzebuję 6 milionów złotych na to, żeby sfinansować działalność mojej spółki bądź zakupić pewne nieruchomości, które są niezbędne. No i bank mówi tak albo nie i mówi: pożyczymy ci proszę bardzo na taki i taki procent i musisz to wszystko spłacić w określonym terminie, no i bo inaczej będzie źle, podamy cię do sądu. Innym sposobem jest na przykład skorzystanie z linii kredytowej, która w dużym uproszczeniu jest taką formą kartą kredytowej tylko dla przedsiębiorstw. Jeszcze inna metoda jest, czy jeszcze inną metodą zbierania kapitału jest kredyt kupiecki, który w zasadzie nie jest stricte rzecz biorąc pozyskaniem środków, tylko odraczaniem płatności do danego terminu. Ale dzisiaj chcieliśmy się przyjrzeć bliżej obligacjom. W tym przypadku zaciągamy dług na rynku publicznym, czyli pożyczamy pieniądze od dużej ilości różnych ludzi,
od tych wszystkich, którzy mają nadmiar gotówki, a chcą ją gdzieś ulokować, tak, żeby mogła zarabiać na siebie. Załóżmy, że nasze 6 milionów złotych właśnie sfinansowaliśmy emitując obligacje, a konkretnie 6 tysięcy obligacji, tak żeby każda z nich miała wartość nominalną 1000 złotych. Czyli inaczej mówiąc, mamy obligacje o wartości nominalnej 1000 złotych, emitujemy 6 tysięcy takich bonów i wówczas uzyskujemy kapitał w wysokości 6 milionów złotych. Obligacja to jest w zasadzie kwit, który mówi, że firma XYZ, jakaś spółka, jest winna posiadaczowi takiej obligacji 1000 zł, czyli jakby tą wartość nominalną, o której mówiliśmy. I taki papier wartościowy uprawnia do odbioru tej kwoty w jakiejś określonej przyszłości, na przykład za 2 albo 3 lata, w zależności od tego, jaki termin zapadalności jest wpisany na tej obligacji. I wszystko byłoby fajnie, ale można byłoby się zapytać, po co ci ludzie mieliby pożyczać pieniądze? Mówiliśmy o tym, że zazwyczaj nadmiar gotówki jest lokowany po to, żeby on w jakiś sposób zarabiał. I to samo dotyczy obligacji. Obligacje są oprocentowane. Czyli nasza firma XYZ płaci za możliwość korzystania z gotówki swoich inwestorów. I jest kilka sposobów, na które takie oprocentowanie może być zrealizowane. Na przykład dzisiaj mogę zapłacić firmie XYZ 500 zł za obligacje, które mają wartość nominalną 1000 zł. Czyli dzisiaj płacę 500, ale dostaję zobowiązanie od firmy, że na przykład za 2 albo 3 lata odda mi 1000 zł. Czyli ten procent, na który pożyczamy, jest jakby zaszyty w umowie, którą podpisuję niejako kupując obligacje, bo firma odda mi dwa razy więcej w stosunku do tego, co zapłaciłem, co swoją drogą byłoby całkiem niezłym interesem. W tym momencie firma nie płaci mi odsetek wraz z upływem czasu, a jedynie całość powiększonej kwoty. O takiej formie obligacji mówimy jako o obligacjach zerokuponowych. Kupon zerowy, czyli brak odsetek do czasu, kiedy nie spłacą, czy firma nie spłaci całego długu. Mówi się, że obligacje zerokuponowe kupowane są z tak zwanym dyskontem w stosunku do ceny nominalnej, co po prostu oznacza, że cena zakupu jest odpowiednio niższa od tej wartości, która jest na bonie obligacyjnym. Alternatywą do obligacji zerokuponowych są obligacje, przy których pożyczkodawca otrzymuje kwotę odsetek przez cały okres zobowiązania. Czyli inaczej mówiąc, kupujemy dzisiaj obligacje za 1000 zł i w czasie trwania zobowiązania spółka płaci określone odsetki, czyli na przykład po roku spółka płaci 20 zł, po 2 latach kolejne 20 zł, a po 3 latach 1020. Matematyka związana z liczeniem odsetek obligacji będzie omówiona w innym filmie. Ważne jest, żeby zapamiętać, że są po prostu różne rodzaje obligacji. Oba te papiery wartościowe, zarówno akcje i obligacje, są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych. Czyli każdy z nas, mając odpowiednie konto w domu maklerskim, może kupić bądź sprzedać zarówno obligacje, jak i akcje, pod warunkiem, że znajdzie się sprzedawca albo nabywca. Przy czym warto zanotować, że informacje dotyczące obligacji nie są tak łatwo dostępne jak na temat akcji. Jeżeli wejdziecie na dowolny portal finansowy, zobaczycie, że ilość informacji na temat akcji danej spółki jest bardzo duża. Natomiast jeżeli będziecie chcieli poszukać informacji na temat obligacji, nie jest już to takie proste. Fundamentalna różnica między tymi dwoma papierami wartościowymi jest to, że jeżeli posiadam obligacje o wartości 1000 zł, to oznacza, że pożyczyłem przedsiębiorstwu jakąś określoną kwotę i jeżeli firma nie zbankrutuje, odda mi te pieniądze z określonymi odsetkami. Jeżeli jednak jestem właścicielem akcji, staję się współwłaścicielem firmy, czyli mam w niej udziały. Firma nie obiecuje mi niczego oddać za moje akcje, mówi tylko, że jako współwłaściciel mam prawo do tego samego, co inni właściciele. Jeżeli firma zacznie płacić dywidendy, to ja jako współwłaściciel mam również prawo do wypłaty proporcjonalnie do swoich udziałów. Jeżeli ktoś kupi naszą firmę i zapłaci słone pieniądze, to ja też dostanę za swoje akcje odpowiednią kwotę. A jeżeli z kolei firma zbankrutuje, to moje udziały nic nie będą warte. I to jest ryzyko, które ponoszę jako współwłaściciel. Do usłyszenia w następnym filmie.